Dzień dobry. My tu tak zwykle gadamy pomiędzy jednym a drugim. Słuchajcie, Antidotum wczoraj wam się bardzo podobało z tą strefą mocy. Wiem. Za mało kciuków w górę było i tak dalej, ale wiem, że było w ogóle wow. Prawda, że wow. Ja mam takie włosy tutaj jedną wybrakowane do fryzjera. Będę musiał pójść w jakiejś peruce pomyśleć, nie wiem. Antidotum 708. To był taki mój autobus, którym jeździłem zawsze do Radziąkowa 708. I tam miałem salę prób i tam też zespole tańczyłem pieśni tańca ziemi bytomskich. Pozdrawiam wszystkich z zespołu. Tak, bardzo lubiłem autobus 708. Dobra, więc co tutaj mamy we wtorek? Dzisiaj Dzieje Apostolskie, ciąg dalszy, czwarty rozdział od 32 do 37. A przy okazji mam też ogłoszenie, że szukamy kompetentnych osób do ekipy Strefy Mocy, ponieważ widzimy, że w tym roku, wiecie, no, duża inflacja na świecie, ludzie niektórzy nie mogą tak sobie opuścić na 80, no, na 40 dni gdzieś tam swoich zobowiązań pracowych i będziemy potrzebowali techników do sceny, ludzi też do świateł, do nagłośnienia, żeby nam też pomogli. Wiadomo, to będą pojedyncze osoby. O, kierowcę tira też potrzebujemy, który w tym roku chciałby jechać z nami poza Marcinem. No i co jeszcze potrzebujemy? I to chyba, no chyba to jest tyle na ten moment. A na miejscu oczywiście niech będzie dużo wstawienników, bo będzie dużo pracy, bo ludzie dużo potrzebują Boga. Takie jest nasze doświadczenie. I jedziemy. Czwarty rozdział od 32. Mój lektor czyta. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Józef, nazwany przez apostołów Barnaba, to znaczy syn pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp apostołów. Strefa mocy Toruń. Oto słowo Boże, tak. No, wiecie co, w wielu miejscach doświadczaliśmy takich rzeczy, które tu są. No, Dzieje Apostolskie zawsze mnie dotykają. To jest w ogóle księga, która jest chyba na pewno moją taką ulubioną księgą w Piśmie Świętym. I no, Strefa Mocy Toruń i nie tylko, nie, ale choćby no, taki Toruń, nie, gdzie pamiętamy, że... Tam... Ale to było wprost właśnie ze sprzedanej ziemi. Tak, to było piękne, konkretnie tak było, tak, ludzie sprzedali ziemię, bo wiecie, to co tam gdzieś dostaliśmy, właśnie każdy nas pytał, to jeden, co łaska? No więc tej łaski wystarczyło mniej więcej chyba na paliwo do jednego tira, może nie, no do dwóch, nie? I jeszcze byli ludzie z zespołu i tak dalej. Na Toruń to nie wiem, ale no dziesiątki tysięcy pewnie wyszedł i pewna rodzina przychodzi na sam koniec ostatniego dnia, tak późno w nocy, z małym dzieckiem. Nawet waszych imion nie pamiętamy. I właśnie powiedzieli, sprzedaliśmy ziemię, zostały nam pieniądze i mamy takie przekonanie, żeby wam dać. To było niesamowite. No i coś wtedy, jakąś dziurę zatkaliśmy, jedną z, nie? No to takie fajne jest. Kochani, bo ktoś kiedyś czasem powie, no, ewangelizacja jest nieopłacalna. Pamiętam, z takim jednym milionerem rozmawiałem, mówię, tak, ale ta ewangelizacja jest nieopłacalna. Ja mówię, no ale Jezus nigdzie nie mówił, że ona jest opłacalna w sensie finansowym. Ona jest zawsze rzeczywistością, do której trzeba dołożyć. Tak po prostu wygląda ewangelizacja. Ale teraz zobaczmy, no Słowo Boże nam o tym opowiada. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Czyli to jest podstawa, bo jeden duch, chodzi oczywiście o Ducha Świętego, no i też jedno serce. Takie mieli Boże, serce dla Boga, to mają to serce odmienione. Bóg zabrał serca kamienne, dał serca z ciała, serce, które współczuje, serce, które rozumie, serce, które no, jest w jakiś sposób empatyczne, nie chce wejść w prolon drugiego człowieka. No i teraz żaden... dalej jest elementem serca Boga, tego, które tylko to miłość jest, nie? Serce Boga. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Nie? Wspólna scena, wspólny telewizor, wspólne światło, wspólne nagłośnienie, wspólne tyle. I jedziemy, alleluja, i do przodu.
I teraz tak, apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich. Czyli przez to, że apostołowie byli posłuszni Panu, przez to też ta wielka łaska spotykała na tych, którzy tego rękę przykładali. Nie? Wiadomo też, że jest czysta intencja. Dzieje apostolskie dalej potem opowiadają, jeżeli ktoś z nieczystą intencją przychodzi, czyli z nieczystym sercem, no to to już nie jest jeden duch i jedno serce. Rozumiecie? To już jest podzielony duch, podzielone serce. My naprawdę, jak Bóg nam nie da takiego cudownego, choć jako nadprzyrodzonego wejrzenia w serce drugiego człowieka, to drugi człowiek może nas oszukać. Nie? Musi dać ci Bóg takie wejrzenie, że jak da ci nadprzyrodzone, o, ten człowiek oszust, nie miał z nim nic wspólnego, nie? Ale jak nie masz tego nadprzyrodzonego wejrzenia, to bardzo łatwo się możesz przejechać, nie? Na drugim człowieku. Dlatego Bóg mówi zawsze, ode mnie oczekuj, a nie od człowieka, nie? No i potem jest, nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domu sprzedawali i przynosili, tak? Pieniądze uzyskane z sprzedaży składali u stóp apostołów. Każdemu rozdzielano według potrzeby. Czyli wiecie, widzieli rodzinę z sześciorga dzieci, no to dali im więcej niż rodzinie z jednym dzieckiem. Widzieli rodzinę, która miała dom w kredycie, to może dali więcej niż tej, która miała dwa pałace, nie? I tak dalej. Każdemu według potrzeby. No i potem jest właśnie ten człowiek przyniósł, złożył pieniądze z u stóp apostołów. Oczywiście nie chodzi, że całe pieniądze mamy składać, ale jeżeli gdzieś ci serce mówi, no to możesz tak zrobić. Tak jak było na przykład w Kępnie. Jeden człowiek był w tej parafii na rekolekcjach parafialnych. Usłyszał o strefie mocy, napisał pięknego maila, powiedział, że tak go dotknęły te rekolekcje parafialne. Aha, najciekawsze, to nie z jego parafia. To on nie jest z tej parafii, trafił, bo ktoś go zaprosił i napisał maila, że tak go to dotknęło, że on by chciał sfinansować jedną strefę mocy, nie? Jedno, ale ja mu mówię, choć ma być w Kępie, ma być strefa, nie? Ale mówię mu, on się pyta, ile to jest pieniędzy? Ja mówię, no mniej więcej tyle, a tyle, nie? Bo to dokładnie to dowiemy się dopiero po, ile wyjdzie. Ale mniej więcej, mówi, dobrze, to ja z radością dam takie pieniądze na ewangelizację miasta, nie? No i nikogo nie prosiłem, po prostu wiecie, Bóg w tym człowieku. I takich sytuacji mamy mnóstwo, mnóstwo, bo są ludzie, którym Bóg coś kładzie na sercu. I to dzięki tym dobrym ludziom można zmieniać świat, nie? Że oni są po prostu takim pięknym narzędziem w rękach Pana Boga. Więc bracie i siostro, co to też pokazuje? Jeżeli masz takie serce nakierowane na Boga, jeżeli chcesz swoim życiem całym służyć Panu Bogu, to też będzie ten obszar takiego portfela i Bóg czasem ci powie, słuchaj, daj na to, albo daj na tamto, wspomóż tą rzeczywistość, albo inną rzeczywistość. Wiecie, ja miałem telefon chyba wczoraj, ale nie mam jeszcze materiałów. No, spłonęła taka ochronka dla dzieci w Piekarach Śląskich z Caritasu. Spłonęła, no coś tam się wydarzyło, nie wiem, no tam wiadomo, tam jest biedni i tak dalej, nie wiem, czy zepsute gniazdko, czy coś. No i teraz chcą to odbudować, bo dzięki temu jakaś ilość dzieci korzysta z tej ochronki na co dzień. To są te dzieci, którym brakuje domów, brakuje rodziny, najczęściej są to rodziny mocno dysfunkcyjne i patologiczne. No i te dzieciaczki tam po prostu przychodzą. No i też zadzwonił do nas kolega, czy możemy wesprzeć. No wesprzemy, no wiadomo, że wesprzemy, więc jak będę miał już dane do tego tam, czy zrzutkę robią, czy coś, to opublikujemy to w którymś odcinku, żeby powiedzieć, żeby jak najbardziej to dobro się szerzyło. Bo to są rzeczy, które wiemy, że one są dobre. No i wtedy nasze, twoje pieniądze mogą służyć komuś następnemu, kogo nie znasz. Bo ty w życiu tego dziecka możesz z ochronki nie poznać, ale Pan Bóg się tym posłuży, nie? I widzimy, że to dobro, no, warto wyświadczać dobro, no. Widzimy od początku, jak żyjemy z Bogiem, że to się opłaca, nie? No, choć na rachunku może się nie opłacać, ale po Bożemu się zawsze opłaca. I chwała Panu. Chwała Panu. Psalm 93. Pan Bóg króluje pełen majestatu. Pan króluje, oblógł się w majestat. Pan wydział potęgę i nią się przepasał. Tak świat utwierdził, że się nie zachwieje. Twój tron niewzruszony na wieki. Istniejesz od wieków, Boże. Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary. Twojemu domowi świętość przystoi po wszystkie dni, o Panie. No i to jest na pewno psalm uwielbieniowy. Psalm, w którym właśnie psalmista ze swojego serca oddaje
oddaję chwałę Bogu. Ja lubię te psalmy Dawida, które właśnie mówią o tym, o Bogu w taki sposób, który króluje, który zasiada na tronie, który jest pięknie ubrany, który też jest właśnie tutaj, tak jak dzisiaj Słowo Boże mówi, że Pan Bóg oblógł się w majestat, wdział potęgę i nią się przepasał. I Bóg naprawdę taki jest. I Bóg jest wielki, choć świat i to, co się dzieje wokół, cały czas próbuje umniejszyć Bogu, tak? Cały czas próbuje się umniejszyć Bogu, a wcale tak nie jest. Bóg jest potężny, Bóg jest wielki i dla mnie to też jest takie zawsze ożywiające i podnoszące, kiedy właśnie patrzę tak na Boga, Boga wielkiego, Boga potężnego. No On absolutnie wszystko przekracza. Czas, moje myślenie, wyprzedza mnie we wszystkim. To jest właśnie Jego potęga i moc. On panuje nad moim życiem, panuje nad czasem, nad wydarzeniami w moim życiu, nad tym, co mnie spotyka, ale też nad tym, co mnie nie spotyka. Ja myślę, że właśnie wtedy, kiedy spotkam się z Bogiem twarzą w twarz, zobaczę swoje życie, może, chyba, nie wiem, wstecz, to pewnie zobaczę, ile rzeczy Bóg uczynił, których ja nie widziałam, że mnie ochronił, że coś złego się nie, jednak nie wydarzyło. Ile razy właśnie tak jest w moim życiu, też patrzę na to w taki sposób i wielbię Boga w tym, czego moje oczy nie widziały, o czym moje serce w ogóle nie wie, a Bóg to i tak czyni w moim życiu, Bóg to czyni. To jest tak wielkie i tak potężne. Bóg, który istnieje też od wieków i na wieki. On jest zawsze istniejący. Jest tym, który jestem. Jest aktualny każdego dnia, tak? Dzisiaj jestem, który jestem. Jutro możesz tak samo właśnie przeczytać o Bogu. Jestem, który jestem. On zawsze jest. Nie jest Bogiem przemijającym. Nie jest Bogiem, który... No z wyjątkiem naszych grzechów, który jest zapominalski, który nie jest zainteresowany, znudzony, albo nie ma na coś pomysłu. Nie, nie. Taki właśnie Bóg nie jest. Bóg jest pełen działania, bo zobaczcie, ostatni werset mówi, że świadectwa Twoje bardzo godne są wiary. Czyli wszystko, co Bóg czyni, to jest bardzo godne wiary. To jest coś, co Bóg robi pewnie, z przekonaniem, z wielkim zamysłem. On naprawdę wie, co robi. I ja ufam Bogu. Czasami są to takie rzeczy, których no nie rozumiem jako człowiek tak po ludzku. Nie rozumiem, dlaczego jest jakaś stagnacja, czy w tym momencie to, czy to się dzieje. Tego nie rozumiem. Czy czas oczyszczania, no to już jest taki, wiecie, to już kolejny krok do wiary, do coraz głębszej wiary, kiedy przychodzi oczyszczenie. Ale to, co Bóg czyni, czy te świadectwa, które słyszymy dookoła, to pokazują, są godne wiary, a poza tym no, pokazują, że Bóg jest ciągle żywy, że jest ciągle działający i że mi się to podoba, że to jest tu i teraz Bóg działa. Nie kiedy tam pójdziemy do nieba, o, spotkamy się wtedy z Bogiem i tam wtedy Go zobaczymy, jak On sobie tam żyje. Nie. Ty możesz dzisiaj Boga spotkać, zobaczyć Jego działanie. Dzisiaj możesz doświadczyć tego, że Bóg żyje, że Bóg żyje. I ja pamiętam, to było no dawno, miałam z jakieś tam 16 lat i koleżanka mnie zaciągnęła na takie spotkanie, chodź pojedziemy do Zabrza, tam przyjechał jakiś ksiądz. No i pojechałam do tego Zabrza. Ja taka dziewczyna, wiecznie na czarno ubrana, słuchająca metalu, muzyki metalowej. I pojechałam tam taka zbuntowana i już do kościoła nie mogłyśmy wejść, bo było tyle ludzi. I okazało się, że to było spotkanie z świętej pamięci już księdzem Tardifem. Po pierwsze, pierwszy raz byłam na spotkaniu, gdzie był ksiądz z zagranicy, przyjechał ktoś do Polski powiedzieć jakieś słowo. I stałam tak sobie na podwórku, na placu tej parafii i koło mnie był człowiek z kulami siedział, no tak na czymś tam siedział, już teraz nie pamiętam. I w pewnym momencie jak ksiądz, no bo były głośniki, ten ksiądz zaczął się modlić o ludzi i mówił o tym, że Bóg uzdrawia kogoś, kto ma chore nogi. I ten człowiek zaczął
coś mówić na głos, rzucił te kule, wstał, zaczął chodzić, zaczął się cieszyć. Jak później czytałam Słowo Boże, no to się dowiedziałam, że tacy byli, tak, w Słowie Bożym sparaliżowani, którzy rzucali te swoje kule i zaczęli z radością podskakiwać i wielbić Boga. I tutaj była ta sama scena. Ja byłam w takim szoku. Ja wtedy potraktowałam to jako jakąś tam sektę. Nie zrozumiałam zupełnie, ale cały czas ten cud tak pracował we mnie, że ja w którymś momencie zobaczyłam Boga tak działającego. To po prostu przynosi takie właśnie owoce. Kiedy oglądamy dzieło Boga, to ono może w nas właśnie pracować i przynieść przepiękne owoce dla naszego życia. Nie tylko kiedy my się modlimy o ludzi i to się dzieje, ludzie są uzdrawiani, ale kiedy patrzymy na dzieła Boga, to są tak piękne rzeczy też dla nas. Dla nas, którzy tylko na nie patrzymy. Na nas też spływa łaska Boża. To jest takie właśnie fenomenalne w Panu Bogu, Jego hojności, wielkości. I On działa od zawsze i na zawsze też, tak? Twój tron jest, Panie, niewzruszony. Bóg jest naprawdę też kimś, na kim możesz całe swoje życie zbudować. To się nie zawali. To jest pewnik. Amen. Amen. Zobaczę, czy nie pomyliłem dnia, bo już mi się było 18, dobrze pasuje. Aklamacja dzisiejsza jest z Jana, z 3 rozdziału. Trzeba by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Czyli no, musiało się to stać, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. No jeśli wierzymy, my to mamy dzisiaj, bo Jezus już to zrobił. No i teraz mamy dalej 3 Jana, od 7b do 15, posłuchajcie. Jakby ciąg dalszy tego z Nikodemem. Jezus powiedział do Nikodema: trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Na to rzekł do niego Nikodem: jakżeż to się może stać? Odpowiadając na to, rzekł mu Jezus: ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że to mówimy, co wiemy i o tym świadczymy, co widzieliśmy, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. I teraz zobaczcie, on nauczyciel, mówię o Nikodemie oczywiście, on nauczyciel Izraela, czyli też uczony w pismach. Jezus mu teraz wykazuje, że ty nawet nie rozumiesz rzeczy ziemskich, ty nawet nie rozumiesz tego, że też tutaj na ziemi ma Jezus umrzeć po to, by ludzie mieli życie wieczne, że Jezus jest tym doskonałym barankiem, że Jezus jest tą ofiarą, że ty mówi, to pokazuje, ty jeszcze tego nie rozumiesz, ty jeszcze tu nie jesteś, ale uchodzisz za jednego z tych najmądrzejszych ludzi. No i tu jeszcze widzimy, że w tej kwestii narodzenia się z ducha, bo zobaczcie, to jest bardzo ważne, Jezus mówi tak, znowu przeczytam, zaprawdę, zaprawdę powiem ci, że to mówimy, co wiemy i o tym świadczymy, co widzieliśmy, a świadectwo naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co ziemskie, a nie wierzycie, jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? Nie? I teraz, co było wcześniej, więc co powiedział, co o ziemskich? No wcześniej jest powiedziane, że trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi, dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Uwaga, to nie dotyczy życia przyszłego. My tu na ziemi mamy być pełni ducha i tu na ziemi mamy no, w taki sposób się poruszać, że nie wiadomo skąd przychodzisz, dokąd podążasz. To nie jest zapowiedź rzeczy przyszłych, to jest zapowiedź rzeczy teraźniejszych. Konkretnie Nikodemowi w tym przypadku Jezus, a nam wszystkim przez trzeci rozdział Jana, zapowiadał pięćdziesiątnicę, która nieustannie trwa w Kościele i w czasach pięćdziesiątnicy żyjemy. Tylko, pamiętacie, wczoraj mówiłem, 3 warunki. Pragnąć, prosić, wierzyć. I to samo dotyczy ciebie i mnie, ciebie, nas, każdego. To ja muszę pragnąć, ja muszę prosić, ja muszę wierzyć, że w tym duchu będę chodził, nie? Jeżeli tego oczywiście jeszcze nie masz, tak? To jest dla każdego z nas. A nawet jak masz,
to możesz więcej, możesz głębiej. My też widzimy po życiu apostołów, że oni się rozwijają w tej służbie. Oni są coraz bardziej posłuszni Bogu. Więc bracie i siostro, Bóg chce robić niesamowite rzeczy przez twoje życie. I bardzo bym chciał was zachęcić, aby dzisiaj to wszystko właśnie przeczytać, tak jak skierował to do Nikodema Jezus, by to przeczytać w kontekście tego życia doczesnego, tu ziemskiego. To jest dla mnie tu i teraz. A co w sprawach niebieskich? Nie wiem. Tam będzie jeszcze lepiej. Ale niech tu będzie wpierw dobrze, żeby tam było jeszcze lepiej. Rozumiesz? Jeżeli to ma w tą stronę iść. A nie, że tu ma być źle, żeby tam było lepiej. Nie. Mamy mieć piękne życie w Bogu. Niełatwe. Ponawiam to często. Mówię, ono nie jest łatwe, ale ono jest piękne. I gdy się spotyka ludzi żyjących Bogiem, to się mówi, że oni mają w sobie spokój, tak, ale oni mają też radość w sobie, radość. Dlaczego? Bo oni już żyją cząstką nieba w sobie, oni żyją na co dzień w relacji z Bogiem, nie? Dlatego tak się nie muszą napinać, no. No i tego sobie wam i wszystkim życzę. Amen. Alleluja. To Duchu Święty, wstępuj na nas dzisiaj w taki nowy sposób, ożywiaj nasze serca, aby, nasze ciała, spraw Panie, abyśmy byli jedno, abyśmy byli ludźmi jednego serca, jednego ducha, abyśmy byli ludźmi otwartymi na Twoje działania, abyśmy byli ludźmi, którzy są poddani całkowicie Tobie, abyśmy byli tym, Panie, tą zapowiedzią daną Abrahamowi, abyśmy byli tym wypełnieniem, że będziemy tym ludem Boga, Panie, i żebyśmy mieli to poczucie przynależności i też, Panie, te rzeczy ziemskie opisywane, choćby dzisiaj przez Jana, abyśmy, Panie, ich doświadczali, czy te rzeczy opisane przez Łukasza w Dziejach Apostolskich, żeby były naszym doświadczeniem, Panie. Żeby to nie było gdzieś tam, kiedyś, gdzieś, Panie, za górami, za lasami, ale żeby to było konkretnie tu doświadczenie każdego z nas. Panie Jezu, ja Cię wielbię i błogosławię. Duchu Święty, rozlewaj się w naszych sercach, rozlewaj się w naszych umysłach, abyśmy byli święci, abyśmy byli Bogu na własność przeznaczeni. I Tobie, Panie, wszelka chwała i wszelka cześć. Uwielbiam Cię i błogosławię. I też, Panie, uwalniamy wszelkie błogosławieństwo dla naszych braci i sióstr. I, Panie, w szczególny sposób Cię zaprosić do wszystkich trudnych miejsc, do tych rzeczy, których my nie umiemy po ludzku rozwiązać, do tych sytuacji, które czujemy beznadzieję, Panie, czy do tych sytuacji, w których zafiksowaliśmy się na nasze patrzenie, ale nie wiadomo skąd przychodzi, dokąd podąża, abyśmy Duchu Święty byli poddani Tobie. I proszę za sobą i za każdym bratem, za każdą siostrą, abyśmy byli coraz bardziej Tobie, Panie, poddani. O tak, uwielbiam Cię i wywyższam i dziękuję za to, co uczyniłeś. Czynisz i wierzę, że czynić będziesz. Chwała Ci, Panie. I też mam obraz żołądka. Ktoś ma jakieś dzisiaj duże problemy. Pan Bóg przychodzi do tych problemów. Też mam obraz kolan. Bóg do czyichś kolan przychodzi. I też mam obraz w kręgosłupie, ale jakieś narośla są. Coś wystaje z tego kręgosłupa. Pan Bóg to uzdrawia. Chwała Ci, Panie. I chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. I Bożego dnia i do zobaczenia może na strefie mocy. Pa, pa. Wielbię Cię, wspaniałego Boga, uwielbiam. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem,